Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jest to czwarty skład, skład builder. No i jak zdążycie przeczytać już po tytule, jest to brazylijski skład, więc ogólna formacja z tego składu będzie 3-5-2. No i mam 20, o już 30, dobra. No więc zaczynamy od bramkarza. Ogółem dużo jest osób nie na pod formację, a to ze względu, że wyszowali droga, więc bramkarz jest to Julio Cesar, też nie na formację, kupiony za 1800, bardzo dobry bramkarz według mnie oczywiście. No i zagrał u mnie, zagrał u mnie 26 meczy, nieco dłużej, ponieważ miałem go w składzie BPL jeszcze. Więc jeżeli u kogoś będzie mniej niż tutaj u niego, to właśnie będzie na tym to polegało. Ola, pierwszy SO jest to Alex. Alex został kupiony przeze mnie za 1000 złotych końców. No i rozegrane gry 10 bramki, jedna bardzo ładna bramka z główki. No i to tyle. Bardzo dobry zawodnik, ale tempo, no. Tempa nie ma dobrego zbytnio. Tutaj już widzieliście, jest Santana, więc tutaj będzie Santana. Kupiony za 1000, bardzo tania, 9 występów. Też się nie dziwcie, ponieważ go kupiłem później. Trochę. Więc kupiony za 1000. No i bardzo dobry zawodnik, bardzo dobra obrońca. Jak na taką cenę? Mogłem, chciałem już kupić go przetransferowanego, wiecie. Żeby był... Nic nie było, dobra. Następny obrońca jest to Emerson, bardzo dobry obrońca według mnie. Kupiłem go za 600 końców. 600 końców, rozegrane gry 10, no i bardzo dobry środkowy obrońca, więc dobra. Teraz przejdźmy do środkowej pomocy defensywnej. No tutaj jest dosyć dobra defensywna pomoc. Zenesione, sorki. Zenesione Lucas, Luis Gustavo, kupiony za 950. Bardzo dobry... bardzo dobry defensywny pomocnik. Strzelił mi już jedną bramkę, więc bardzo dobrze. Tutaj jest Lucas Leiva. Kupiony za 510 występów w grze u mnie w klubie. Bardzo dobry też środkowy pomocnik defensywny. No więc tak. No, teraz przejdźmy do skrzydeł, czyli lewy pomocnik jest to Michel Bassos. Ogółem chciałem go kupić wersję Schalke, ale jest dosyć droga. User entered your channel. No, TeamSpeak, super, musiał się odezwać. Kupiłem go za 2100. Rozegrane gry 10. User left your channel. Serio. Rozegrane gry 10. Jest to bardzo dobry zawodnik, polecam, mogłem go. Jeżeli mu się da ten kartę kondycji, to naprawdę zrobi wszystko, żeby zdobyć gola. Dobra, na prawej pomocy jest to Rafinha, bardzo dobry drugi zawodnik, strzelił już mi dwie bramki w 10 występach, kupiony za 1600, bardzo dobry zawodnik, dosyć dobre tempo, strzały tak samo. SPO, jest to Lukas. Też drugi bardzo dobry zawodnik, kupiony za 2500. Strzelił mi 4 bramki na 10 rozegranych w klubie. Bardzo dobry zawodnik. Kolejny. Więc tutaj już kolejny jest dobry zawodnik. Tutaj będziemy mieli Wellingtona na napaści. A z tej strony będziemy mieli Wagnerlowa na napaści, więc o co ja gadam.
Ogłem Wellington został kupiony za 1510 występów w klubie, bramek 7, więc bardzo dobrze. No ładnie. Dosyć dobre, ma tempo, strzały tak samo ma. Dobre. No i nasz mistrz. Bardzo ładne long shoty, można nim strzelać. Wczoraj z nim zdobyłem ładną bramkę. Ogłem puszę jeszcze wam dzisiaj pod koniec filmiku. Jego zdobyłem bramkę nim. Nie z long shotu, ale powiedzmy, że z bliska bramki, do bramki. Ogłem bardzo dobry zawodnik, kupiony za 1100. 10 rozegranych meczów, bramek 6, a ogłem polecam go. Ja myślę, że jest bardzo dobry. No i tutaj jeszcze dodajmy sobie tego tam oto. Menadżera. No więc dobra. Pokażę wam wtedy ten skład. Nie. Pokażę wam. To jest tylko gdzie jest. O, to jest dobra. Macie proszę bardzo podanie i... No więc zobaczcie sobie jeszcze raz. Więc bardzo ładna bramka, a ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, zostawcie lajka, jeżeli wam się spodoba. Pin. A jeżeli nie, no to zostawcie łapkę w dół i... No jeżeli chcecie ogółem więcej kariery Neymarem lub tam ogółem jakiejś kariery, no to piszcie w komentarzach, to ja zrobię coś z tym i będę nagrywał więcej kariery niż Ultimate'a, chociaż już nagrywam na odwrót. Więc dobra, na razie i cześć!